Od rana biły dzwony i grzmiały działa. Chmielnicki czekał przed swym dworcem wśród pułkowników, wszystkiej starzyzny i nieprzeliczonych tłumów kozactwa i czerni, chciał bowiem, żeby cały naród widział, jaką to go czcią sam król otacza. Zasiadł więc pod znakiem i buńczukiem na podniesieniu. W altem basowym, czerwonym, sobolim kopieniaku, mając przy sobie posłów sąsiednich i wziąwszy się pod boki nogi oparłszy na aksamitnej poduszce ze złotą frędzlą, czekał na komisarzy. W tłumach zgromadzonej czerni zrywały się co chwila szmery pochlebne i radosne na widok wodza, w którym tłum ów, ceniący nad wszystko siłę, widział uosobienie tej siły. Tak tylko bowiem imaginacja ludowa mogła sobie przedstawiać niezwalczonego swego szampierza, pogromcę hetmanów, duków, szlachty i w ogóle lachif, którzy aż do jego czasów byli okryci urokiem niezwyciężoności. Wreszcie pokazał się orszak komisarski. Na czele szli dobosze bijący w kotły oraz trębacze z trąbami przy ustach i wydętymi policzkami, bębniąc i wydobywając z mosiądzu długie, żałosne głosy, jakoby na pogrzebie sławy i godności Rzeczypospolitej. Za ową kapelą niósł łowczyk Krzetowski buławę na aksamitnej poduszce. Kulczyński, skarbnik kijowski, czerwoną chorągiew z orłem i napisem, a dalej Kisiel szedł samotnie. Wysoki szczupły z białą brodą spływającą na piersi, z cierpieniem w arystokratycznej twarzy i bólem bezdennym w duszy. O kilka kroków za wojewodą wlokła się reszta komisarzy, a orszak zamykała dragonia bryszowskiego pod skrzyduskim. Kisiel szedł wolno, bo oto w tej chwili ujrzał jasno, że spoza podartego łachmana układów, spod pozorów ofiarowania łaski królewskiej i przebaczenia, Inna, naga, ohydna prawda wyglądała, którą ślepi nawet ujrzą, głusi usłyszą, bo krzyczy: Nie idziesz Ty, Kisielu, łaski ofiarować, Ty idziesz o nią prosić, Ty idziesz ją kupić za tę buławę i chorągiew, a idziesz pieszo do nóg tego chłopskiego wodza w imieniu całej rzeczypospolitej, Ty, senator, i wojewoda. Więc rozdzierała się dusza w panu, zbrusiłowa, i czuł się tak lichym jak robak i tak niskim jak proch, a w uszach huczały mu słowa jeremiego: lepiej nam nie żyć niż żyć w niewoli u chłopstwa i pogaństwa. Czymże on Kisiel był w porównaniu z tym kniaziem z łubniów, który nie inaczej ukazywał się rebelii, jeno jako jowisz ze zmarszczoną brwią wśród zapachu siarki, płomieni wojny i dymów prochu? Czymże on był? Pod ciężarem tych myśli złamało się serce wojewody, uśmiech odleciał na zawsze z jego twarzy, radość na wieki z jego serca i czuł, że wolałby stokroć umrzeć niż krok jeszcze jeden postąpić. Ale szedł, bo pchała go naprzód cała jego przeszłość, wszystkie prace, usiłowania, cała nieubłagana logika jego poprzednich czynów. Mielnicki czekał na niego wsparty pod boki z wydętymi usty i namarszczoną brwią. Orszak zbliżył się na koniec. Kisiel wysunąwszy się naprzód postąpił kilka kroków aż do podniesienia. Dobosze przestali bębnić, trębacze trąbić i nastała wielka cisza w tłumach, jeno powiew mroźny łopotał czerwoną chorągwią niesioną przez pana Kulczyńskiego. Nagle ciszę tę przerwał głos, jakiś krótki, donośny, a rozkazujący, który zabrzmiał z niewypowiedzianą siłą desperacji, nieliczącej się z niczym i z nikim. — Dragonia w tył! Za mną! — był to głos pana Skrzetuskiego. Wszystkie głowy zwróciły się w jego stronę. Sam Chmielnicki podniósł się nieco na siedzeniu, aby zobaczyć, co się dzieje. Komisarzom krew uciekła z twarzy. Skrzetuski stał na koniu wyprostowany, blady, z iskrzącymi oczyma i gołą szablą w ręku i na wpół zwrócony ku dragonom powtórzył raz jeszcze grzmiący rozkaz. Za mną! Wśród ciszy kopyta końskie zakołatały po umiecionej grudzie ulicznej. Wyćwiczeni dragoni zwrócili na miejscu konie, porucznik stanął na ich czele, dał znak mieczem i cały oddział ruszył zwolna na powrót ku domostwu komisarzy. Zdziwienie i niepewność odmalowały się na wszystkich twarzach, nie wyłączając ich Mielnickiego, albowiem w głosie i ruchu porucznika było coś nadzwyczajnego. Nikt jednak dobrze nie wiedział, czy to oddalenie się nagłe eskorty nie należało do ceremoniału uroczystości. Jeden kisiel zrozumiał wszystko: zrozumiał, że i traktaty, i życie komisarzy wraz z eskortą zawisło w tej chwili na włosku. Więc wstąpił na podniesienie i nim Chmielnicki zdołał pomyśleć, co się stało, zaczął przemowę. Począł więc od ofiarowania łaski królewskiej Chmielnickiemu i całemu zaporożu. Wojewoda mówił gładkimi i wybornymi słowy, pokazując Chmielnickiemu, jak wielkie bierze upominki, bo znak władzy prawej, którą dotąd jako przywłaszczyciel jeno piastował. Król mogąc karać, woli mu przebaczyć, co czyni dla posłuszeństwa, jakie pod zamościem okazał i dlatego, że poprzednie przestępstwa nie za jego były spełnione panowania. Słuszna więc, aby on Chmielnicki, tak wiele przedtem zgrzeszywszy, wdzięcznym się teraz za łaskę i klemencję okazał, krwi rozlewu zaprzestał, chłopstwo uspokoił i do traktatów z komisarzami przystąpił. Chmielnicki przyjął w milczeniu buławę i chorągiew, którą rozwinąć nad sobą wnet rozkazał. Czerń na ten widok zawyła radosnymi głosami, także przez chwilę nic nie było słychać. Pewne zadowolenie odbiło się na twarzy Hetmana, który poczekawszy chwilę rzekł. Za tak wielką łaskę, którą mi król Jegomość przez wasze moście pokazał, że i władzę nad wojskiem przysłał i przeszłe moje przestępstwa przebacza uniżenie dziękuję. Zawsze to ja mówił, że król ze mną przeciw wam nieszczerym dukom i królewentom trzyma, a najlepszy dowód, że kontentację mnie przysyła za to, że ja wam szyję ucinał, tak i dalej będę ucinał, jeżeli mnie i króla słuchać we wszystkim nie będziecie. Ostatnie słowa wymówił Chmielnicki podniesionym głosem, łając i marszcząc brwi, jak gdyby gniew poczynał w nim wzbierać, a komisarze zdrętwieli na tak niespodziany obrót jego odpowiedzi. Kisiel zaś rzekł: Król Ci, mości Hetmanie, krwi przelewu nakazuje poprzestać i traktaty z nami począć. Krew nie ja wylewam jeno litewskie wojsko! Odparł szorstko Hetman, bo mam wiadomość, że mi radziwił mój Mozyr i Turów wyciął, co jeśli się sprawdzi, dosyć mam waszych jeńców i znacznych, w im szyję, każe poucinać. Do traktatów teraz nie przystąpię. Komisja trudno się teraz ma zacząć i odprawować, bo wojska w kupie nie masz. Jeno garść pułkowników przy mnie, a reszta w zimownikach. Bez nich nie mogę zaczynać. Zresztą po co gadać dłużej na mrozie? Co wy mnie mieli oddać, to oddali i wszyscy to widzieli, że ja już hetman z ramienia królewskiego, a teraz chodźcie do mnie na gorzałkę, na obiad. Mam głodny. To rzekłszy Chmielnicki ruszył ku swemu dworcowi, a za nim komisarze i pułkownicy. W wielkiej środkowej izbie stał nakryty stół, uginający się pod srebrem zdobycznym, między którymi wojewoda Kisiel byłby może znalazł i swoje własne, porabowane zeszłego lata w chuszczy. Na stole piętrzyły się góry świniny, wołowiny i tatarskiego piławu, w całej zaś izbie pachniała wódka prośnianka, nalana w srebrne konwie. Rozpoczął się poczęstunek. Pułkownicy brali z półmisków rękoma kawały mięsiwa. Kisielowi i Brzezowskiemu nakładał je na misy sam hetman i początek obiadu upłynął w milczeniu, bo każdy głód nasycał. W ciszy słychać było tylko chrupotanie i trzask kości w zębach biesiadników lub grzdykanie pijących. Czasem rzucił ktoś jakie słowo, które pozostawało bez echa. Dopiero pierwszy chmielnicki podjawszy i wychyliwszy kilka szklenic prośnianki, zwrócił się nagle do wojewody i spytał: Kto u was prowadził konwój? Niepokój odbił się na twarzy Kisiela. Skrzetuski, zacny kawaler, rzekł: „Ja jego znaju, rzekł. A czemu to on nie chciał być przy tym, jak wy mnie dary wręczali? Bo nie dla asysty on był nam przydany, jeno dla bezpieczeństwa i taki miał rozkaz. A kto jemu dał taki rozkaz?” „Ja”, odparł wojewoda. Bo mnie myślał, aby to przystojnie było, żeby przy wręczaniu darów dragoni nam i wam nad karkiem stali. A ja co innego myślał, bo wiem, że u tego żołnierza twardy kark, tu wtrącił się do rozmowy Jaszewski. Już my się dragonów nie boimy, rzekł. Silni nam nimi byli lachowie dawniej, ale doznaliśmy pod piławcami, że nie oni to lachowie, co przedtem bywali, bijali Turki, Tatary i Niemce. Nie Zamońscy, żółkiewscy, Chodkiewiczowie, mieleccy i koniec polscy, przerwał Chmielnicki, ale tchórzowscy i zajączkowscy, detyny, w żelazo poubierane. Pomarli od strachu, skoro nas ujrzeli i pouciekali, choć tatar więcej nie było zrazu we środę tylko trzy tysiące. Komisarze milczeli, jeno jadło i napój wydawały im się coraz bardziej gorzkie. Kiedy, mości hetmanie, życzysz, aby się komisja zebrała? pytał Kisiel, chcąc inny nadać zwrot sprawom. Na nieszczęście ich Chmielnicki nie był już trzeźwy, więc taką prędką i jadowitą dał odpowiedź. Jutro sprawa i rozprawa będzie, bom teraz pijany. Co mnie tu o komisji prawicie? Zjeść i wypić nie dajecie. Już mnie tego dosyć. Teraz wojna musi być. Tu grzmotną pięścią w stół, aż podskoczyły misy i konwie. W tych czterech niedzielach wszystkich was do góry nogami przewrócę i podepczę, a na ostatek carzowi tureckiemu zaprzedam. Król królem będzie, aby ścinał szlachtę duki i kniazie. Tu zerwał się z miejsca, rzucał od ławy za czuprynę, rwał nogami, bił w ziemię, krzycząc, że wojna musi być, bo on już na nią rozgrzeszenie i błogosławieństwo dostał, że nic mu po komisji i komisarzach, bo nawet na zawieszenie broni nie pozwoli. Na koniec, widząc przerażenie komisarzy i przypomniawszy sobie, iż jeśli natychmiast odjadą, to wojna rozpocznie się w zimie. Zatem w porze, gdy kozacy, nie mogąc się okopać, licho biją się w otwartym polu, uspokoił się nieco i znów siadł na ławie. Głowę opuścił na piersi, ręce wsparł na kolanach i oddychał chrapliwie. Na koniec znów porwał za szklankę wódki. Za zdrowie króla jego mości, wykrzyknął. Na sławę i zdrowie powtórzyli pułkownicy. No, ty, Kisielu, nie sumuj, mówił hetman. I do serca nie bierz tego, co mówię, bo on teraz pijany. Mnie porożychy mówiły, że wojna musi być, ale do pierwszej trawy poczekam, a potem niechże będzie komisja, na którą więźniów wypuszczę. Mnie mówili, że ty chory, tak niech i tobie będzie na zdrowie. Dziękuję ci, hetmanie, za poroski, rzekł Kisiel. Ty, mój gość, ja o tym pamiętam. To rzekłszy, Chmielnicki znowu wpadł w chwilowe rozczulenie i oparłszy ręce na ramionach wojewody, zbliżył swoją ogromną czerwoną twarz do jego bladych, wychudłych policzków. Za nim przychodzili inni pułkownicy i zbliżając się poufale do komisarzy, ściskali się z nimi za ręce, klepali ich po ramionach, powtarzali za hetmanem: do pierwszej trawy! Komisarze byli jak na mękach. Chłopskie oddechy przesycone zapachem gorzałki oblewały twarze tej szlachty wysokiego rodu, dla której owe uściski spoconych rąk były równie nieznośne jak zniewagi. Nie brakło też i gruźb wśród objawów grubiańskiej serdeczności. Jedni wołali do wojewody, my, lachiw choczemu Rizaty, a ty nasz człowiek, inni mówili, a co wy, pany, dawniej bili nas, a teraz łaski prosicie, na pochybel, że wam białoruczkom. A Taman Wowk, dawny młynarz w Nestewarze, krzyczał, ja, kniazia koho moho pana, zarizaw, wydajcie nam Jaremu, wołał, taczając się Jaszewski, a darujemy was zdrowiem. W izbie stał się zaduch i gorąco do niewytrzymania. Stół pokryty resztkami mięsiwa, okruchami chleba, poplamiony wódką i miodem, był ohydny. Weszły na koniec worożychy, to jest czarownice, z którymi Hetman zwykle do późna w noc dopijał, słuchając przepowiedni. Dziwne postacie, stare, pokurczone, żółte lub w sile młodości, wróżące z wosku ziaren pszenicy, ognia, piany wodnej, z dna flaszki lub z tłuszczu ludzkiego. Wnet między pułkownikami, a młodszymi z nich rozpoczęły się gzy i śmiechy. Kisiel był bliski omdlenia. – Dziękujemy ci, Hetmanie, za ucztę i żegnamy cię – rzekł słabym głosem. – Ja jutro do ciebie, Kisielu, na obiad przyjadę – odpowiedział Chmielnicki. – A teraz idźcie sobie.